Jak mówiłem Państwu, te słowa kluczowe, które wpisujemy w odpowiednie miejsca w zapleczu, są w jakiś sposób uwzględniane przez Google. Nikt tak naprawdę nie wie, w jaki sposób i czy są uwzględniane. Jednak wiemy na pewno, że słowa kluczowe w tekście wyróżnione są uwzględniane. Wyróżnienie słowa kluczowego w tekście mamy na przykład tutaj. Proszę zwrócić uwagę, mamy tutaj kilka takich ważnych elementów, które są bardzo istotne. Pierwszy element bardzo istotny to jest tytuł artykułu. Słowa kluczowe, słowa użyte w tytule artykułu, tworzenie stron internetowych dla gazet i czasopism, są to słowa kluczowe wzięte w nagłówek H1, H2, H3. Który z tych nagłówków? W przypadku, kiedy bierzemy coś w nagłówek H1, H2, H3, zwracamy Google uwagę na tą treść. Proszę pamiętać, że Google wymyślili doktoranci uniwersyteccy. I oni zauważyli pewną rzecz, że jeżeli mamy jakąś pozycję, publikację, książkę, na którą powołują się w przypisach autorzy innych książek, to znaczy, że ta książka jest dobra. Czyli mamy książkę X, powstało książek A, B, C, D, E, F, G, H i w tych wszystkich książkach A, B, C, D, E, F, G, H był przypis, który mówił, że ta treść została wzięta z książki X. W Google'ach jest to tak samo. Czyli mamy jakąś stronę, jeżeli ta strona mówi, że na tamtej stronie jest ciekawa treść i daje linkę do tamtej strony na dane słowa kluczowe, to znaczy, że tamta strona jest ciekawa i trzeba ją troszeczkę wyżej pokazać. Jeżeli bardzo dużo stron się odwołuje do tamtej strony na dane słowo kluczowe, to ta strona jest bardzo ciekawa. Czyli musimy dbać o to tak zwane linkowanie. Ale proszę popatrzeć tutaj. Tutaj tworzenie stron internetowych dla gazety i czasopism jest właśnie ten H3 nagłówek. A tutaj mamy tworzenie stron internetowych. Dla tego artykułu w takim układzie, to jest zlinkowana rzecz już, dla tego artykułu najważniejszą treścią jest tworzenie stron internetowych, bo są jeszcze tutaj pogrubione elementy. Czyli pogrubienie pewnych elementów, oczywiście nie całego artykułu, bo wtedy to będzie bez sensu, jest bardzo istotne. Czyli bierzemy słowa kluczowe w nagłówek H3. Jak to zrobić? A tak prosto, że sobie przechodzimy tutaj do naszej witryny, robimy artykuł, zróbmy otwórz artykuł. Zwiększmy sobie i tutaj piszmy coś byle co. I jeżeli Państwo pisaliście jakieś prace w szkole średniej, na studiach, pracę magisterską czy gdzieś indziej, to tytuły artykułów były wyróżnione, tytuły rozdziałów i podrozdziałów. Operowaliście Państwo o czymś takim jak w Wordzie, jak H1, H2, H3, nie? Tak samo tutaj są H1, H2, H3. H1, H2, H3. I wśród tytułu piszemy sobie właśnie w taki nagłówek H3. Jest już wyróżniony. Na Google jest to informacja, że tutaj są ważniejsze treści. Pogrubienie. Proszę bardzo. Mam już artykuł pogrubiony. Tutaj mamy go w nagłówku H3 zrobione. A tutaj mamy te same słowa kluczowe, to i to, tutaj streszczone, prawda? Czyli już nasza witryna trochę lepiej wygląda dla Google, jest bardziej spójna. Teraz Państwu powiem o czymś takim jak linki wewnętrzne. Czym jest link wewnętrzny? Link wewnętrzny to każdy element, każdy link, który kieruje nas do innej treści na naszej stronie. Czyli linkami wewnętrznymi są na przykład elementy menu.
To, co jest w menu tutaj, jest w jakiś sposób brane bardziej pod uwagę. Być może stąd w obecnej chwili coraz większą popularnością cieszą się strony z podwójną linią. Być może tego nie wiemy. Jednak zamieszczenie tutaj dodatkowych słów kluczowych, takie jak na przykład jest ta na tej stronie, w menu, w linii drugiej, może w jakiś sposób wpłynąć pozytywnie na zaindeksowanie naszej witryny. Jednak strony internetowe powinny mieć w treści swojej treści jeszcze tak zwane linkowanie wewnętrzne. Czyli jeżeli tworzymy jakiś artykuł i w tym artykule powołujemy się na jakąś treść w naszym artykule, to powinniśmy zrobić coś takiego. Na przykład zróbmy tak, poszukiwanie pracy i to poszukiwanie pracy zaznaczymy sobie. Kliknijmy tutaj, to jest akurat inny edytor niż TimeC, więc klikamy sobie tutaj, wstawiamy sobie URL do jakiegoś kontentu, czyli do danego jakiejś treści i tutaj damy sobie do poszukiwania pracy, do przeszukiwania gazet, prawda? Czyli mamy tekst, który jest zaznaczony tutaj, adres. Proszę się nie przejmować, że tutaj jest taki, a taki adres. Poszukiwanie pracy i uwaga. Ważny element, czyli to jest tytuł. Czyli inaczej pojawi się taki opisik mały w chmureczce. Tak jak jest tu, proszę. Tworzenie stron internetowych. Ważne, żeby ten opisik w chmureczce był w jakiś sposób spójny z tym, co zaznaczyliśmy. Nie musi być identyczny, ma być spójny, ponieważ Google to też będzie brało pod uwagę. Czyli tutaj piszemy... Dlaczego mówię spójny? Ponieważ coś użyjemy tutaj w liczbie mnogiej, w tym miejscu, a tutaj będziemy chcieli, zauważymy w naszych narzędziach dla webmasterów i takich innych, o których będę mówił w kursie już płatnym, że tutaj mamy coś takiego jak, że częściej jest wyszukiwane słowo w liczbie pojedynczej, czyli tu mamy liczbę mnogą, to tu piszmy sobie liczbę w liczbie pojedynczą. Więc start. I mamy link wewnętrzny do naszej strony gdzieś tam. I jak tutaj sobie najedziemy, to mamy to poszukiwanie pracy. Co zrobi w tej chwili robot Google? Robot Google przylatuje... przybiega, czy też indeksuje naszą stronę i widzi, indeksuje daną treść, czyli on widzi naszą stronę właśnie w ten sposób. Proszę zobaczyć, pokaż źródło strony i on widzi naszą stronę w ten sposób. O, i natyka się na treść jakąś. Ją sobie tam przegląda, przegląda, co jest ważnego, co jest mniej ważnego. I tutaj widzi sobie link. O tu. Jakiś. A to jest właśnie ten link z takim anachorem i tak dalej, jest wzmocniony przez stronki jeszcze. Dobrze. I on, ten link, widząc ten link tutaj, wpada sobie, indeksuje, jeżeli chce, tą stronę, która tutaj jest zlinkowana, czyli w naszym przypadku biegnie, tak jak my, do tej strony tam zlinkowanej, nie? To nie moja firma akurat, ale strona ta jest moja. Czyli wpada sobie na tamtą stronę i ją też indeksuje, ale indeksuje ją zwracając jakąś uwagę na te słowa, które tutaj jest zawarte i biorąc je pod uwagę. Tak samo przychodzi do tej naszej strony gdzieś tam głębiej. Czyli róbmy te linki wewnętrzne w treści, ale proszę Państwa, uwaga, nie przesadzajmy. Strona według tutaj wskazówek dla webmasterów
ma być przede wszystkim dla ludzi. Nie piszmy stron pod wyszukiwarki. Google w jakiś sposób niestety to będzie wychwytywało i nie będzie tworzyć nam dobrej pozycji. Witryna ma być przydatna i zawierać treści unikalne. Ale o tych wskazówkach opowiem już Państwu w następnym odcinku, żeby tego nie przedłużać. Dziękuję.